A co tutaj mamy na zdjęciu, to też jest tej hałdy. No to tak wygląda, że to są właśnie fragmenty chyba sklepienia czaszki, czyli powiedzmy szczytu czaszki, może kości nawet ciemieniowe. Oczywiście tak, żeby tutaj bardzo dokładnie wskazać miejsce, można określić bardzo szczegółowo, no to też by należało je trochę oczyścić, musiałbym wziąć w rękę, ale wygląda to jak kości płaskie naszego szczytu czaszki, o tak to powiem, fragmenty duże. Co tam widzimy teraz na tej hałdzie? Tutaj... No to też są, to też jest zbiór kości ludzkich, przede wszystkim połamanych. Zresztą widać, że w turnie, one są też połamane teraz tak, przy wydobyciu. Tak, dokładnie. Te przełomy są w większości tak zwane świeże, czyli one nie są spatynowane po prostu przy wydobywaniu, przerzucaniu, wyrzucaniu, prawda, czy wyciąganiu nawet z ziemi, kości ulegają złamaniu. Szczególnie jak jest na przykład kość wilgotna, no to ona nigdy już nie jest taka wytrzymała jak kość żywa. Jak ktoś to rwie na siłę, to one się w bardzo charakterystyczny sposób łamią. I na przykład mamy trzony z ułamanymi końcami, no bo te końce są delikatniejsze dużo. Więc jak się ciągnie za trzon, to zwykle końce zostaną w ziemi. Czego się moglibyśmy dowiedzieć, że tak powiem, o właścicielach tych kości teraz, znaczy, jeżeli to są rzeczywiście, może mogą być z XIII wieku, tak? No mogą być, jeżeli tam wtedy klasztor powstawał, tak. I pewnie cmentarz od razu. Znaczy tak, pewnie jeżeli chodzi o tutaj, no widzę ten taki klaster, skupisko tych kości na fotografii, no to no nie jest to zbyt dużo, żeby na przykład scharakteryzować. Tutaj mi się zdaje, że... To amatorzy robili te zdjęcia. Ja tak, nie? Rozumiem. Tu może być nawet ta taka przecięta, przekrój kości może być zwierzęca nawet. Ta gruba? Tak, tak, tak. To już pan mnie nauczył, że tak, ona nie wygląda, te większe i gładsze tu to ona są nie zwierzęce, wygląda tak? na ludzką. Natomiast panu powiem, że no jak tam może być cmentarz, to... Właśnie, jeżeli mamy tam zamiar prowadzić inwestycje, to byłaby świetna okazja do tego, żeby to zbadać, prawda? Czy na przykład przynajmniej część. To nigdy nie jest tak, że jest taka tendencja, żeby rozkopać całe stanowisko. Zawsze staramy się też zachowywać coś dla potomnych, czyli zostawiać nienaruszoną, prawda? Mhm. Zupełnie część i tam nawet może coś powstać. Jeżeli oczywiście nie niszczy tych reliktów, bo jeżeli je zniszczy, to wtedy się prowadzi badania ratunkowe i to musi zostać wyeksplorowane. No i być może tam byśmy mieli do czynienia na przykład z pochówkami i wtedy byśmy się mogli bardzo dużo dowiedzieć o mieszkańcach na przykład właśnie tych najwcześniejszych, o których praktycznie nic nie wiemy, bo to źródła są, czym się cofamy bardziej wstecz, tym te źródła są bardziej skąpe albo ich w ogóle nie ma.